Cześć, witam was bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek Zagrajmy w Battlefield Heroes. Gram dzisiaj Nationalem sobie. No. I to jest mój nowy strój. Spodenki i wylosowałem jeszcze to, co mam na brzuchu. Tak. To jest ten mikrogrant. No i sobie dzisiaj gramy na mapce za tego korsarzy. Chwilę tylko sobie włączy. Okej, możemy grać. O, i sobie kupiłem promień na zawsze. Wiem, że ta broń jest zbyt OP, ale już Uber plecodrapem trochę mi się znudziło, więc chciałem ją sobie kupić. Pięknie by gościu dostał, ale... Szkoda, szkoda. Gram na Tionalsem. Już mówiłem. Mogłabym powiedzieć, że do mikrogranta zdobyłem taki do warsztatu, że mam dwa teraz. Naboi dwa mam teraz, bo sobie dodałem zwiększony magazynek. Jakby ktoś nie wiedział, promień ma dwa tryby. Może tak strzelać lub prawym, jak się naciśnie, to się tak strzela. Jak widzicie, mam dużo kluczy do samochodów, pojazdów różnych, toników, bo otworzyłem sobie skrzynki. Przelecimy się. O, już mi ktoś tu strzela. Zrobiło. Nie, to jest nasz. Spoko. Okej, przyjmiemy sobie. No to widzę gościa. Niepotrzebnie się chował. Nie, ale gości przygwoziło. Ale dużo HP zabrało, widzę. Samolot? Nie wiem. Pojedziemy jeepem. Nabiłem już 28 level, bo ktoś nie wiedział. Także z tych skrzynek wylosowałem cylinder na ramieniu tego gostka i spodnie, to przy brzuchu. Ciało mosiężnego zginacza 2 wylosowałem na zawsze. To, co mam na sobie i to, co mam ze sobą, wszystko mam na zawsze. O,
Uciekam. No teraz już koleżko musi zginąć. Ty też, koleżko. O, ta broń wyrzuca, jak się strzela z niej. Uczymy się. Zatoka Korsarzy i Wyspa Wake to są jedne z moich ulubionych map. Proszę komando się nie zabij mnie, nie! Co się uleczyłem. Ładnie. Teraz już dałem rady. Ładnie, stety. Dojdziemy sobie do góry. Chciałam. O kurde, ale ich tu jest. Dobra, pięknie, ładnie. Dobra, to już by było na tyle w tym odcinku. Subskrybujcie, oceniajcie i na razie. Cześć.